Dzisiaj w poniedziałek szkoły świecą pustkami, ale to nie znaczy, że nie ma nauki, bo dzisiaj uczniowie rozpoczęli lekcje online. Jest ze mną pani Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu. Jak wyglądają takie lekcje online? Ja myślę, że jak wyglądają, to najlepiej wiedzą ci, którzy zadają i ci, którzy odrabiają te zajęcia i pracują online. Generalnie chodziło o to, żeby logistycznie to przygotować, bo jest to pewna inność i wyzwanie dla szkół. Stąd między innymi w ubiegłym tygodniu spotkanie z dyrektorami z poszczególnych etapów edukacyjnych i ustalenie, czy taka mobilizacja do tego, żeby w każdej szkole powstał program pracy online, ale też i na telefon, i telefonicznie na komórkę, czy nawet na telefon domowy. Od kilku lat władze miasta Opola inwestowały w sprzęt komputerowy i różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe w szkołach, bo gdybyśmy tego nie mieli, to dzisiaj byłby bardzo poważny problem. Czy jest pewna dowolność w szkołach, jeśli chodzi o prowadzenie takich zajęć? Dowolność jest, ale jest konsekwencja, na co zwrócił i minister edukacji i kurator uwagę, że kwestia jednak realizacji podstawy programowej, tylko w innej formie, co nie znaczy, że nie ma być pewnej konsekwencji, jeżeli chodzi o realizację i sprawdzenie efektywności tej pracy. No właśnie, jak sprawdzić, jak zweryfikować taką efektywność tej pracy i to, czy uczniowie biorą udział w tych lekcjach? No, to kontakt mają nauczyciele bezpośrednio, są zadania i te zadania, jest określony termin, ażeby je później rozwiązane, czy z jakimiś tam problemami. Uczniowie mogą się zwracać do nauczycieli, są pozakładane, wiem, że grupy na portalach społecznościowych, jest wykorzystywany WhatsApp, Messenger, są skrzynki mailowe specjalne założone. Też trzeba pamiętać, że my mamy w prawie we wszystkich szkołach podstawowych e-dziennik i on bardzo mocno ułatwia kontakt i z uczniami, i z rodzicami. Jak wygląda sytuacja z ósmoklasistami? Czy są przygotowywane jakieś specjalne, nowe, inne formy zdawania egzaminów? Bo to już za chwilę, tak naprawdę w kwietniu. Jakie będzie forma egzaminów, to już Centralna Komisja Egzaminacyjna to określi i Ministerstwo Edukacji Narodowej tak domniemuje. Natomiast z tego, co rozmawiałam z dyrektorami szkół podstawowych, praktycznie materiał został zrealizowany i teraz jest kwestia powtórek. One są bardzo istotne i bardzo ważne, żeby egzamin napisać jak największą liczbę, największą procent punktów. W związku z tym teraz to przede wszystkim powtórki i faktycznie ósmoklasiści mają być może nawet chyba i lepszy komfort, to zależy dużo od ich samodyscypliny, a żeby z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin, żeby do tych powtórek się przyłożyli, bo tego nadzoru, nazwijmy bezpośredniego takiego uczeń-nauczyciel jeden na jeden, no nie będzie. Po egzaminach ósmoklasistów za chwilę będą matury. Myślę, że to już jest młodzież bardziej dojrzalsza i ma tę świadomość, żeby dostać się na wybrane studia i taką świadomość na pewno mają, to muszą się z tych przedmiotów obowiązkowych i z tych, które wybrali na rozszerzeniu, przygotować tak, żeby zdać na największą liczbę, żeby uzyskać największą punktację, ale też są, i tak by się już teraz odbywały powtórki. Trzeba pamiętać, że w kwietniu uczniowie klas ostatnich, trzecich licealnych i czwartych technicznych kończyliby zajęcia oficjalnie lekcyjne i przygotowywaliby się na różnego rodzaju fakultetach do matury. Rzeczywistość dookoła zupełnie inna. Jeśli będą jakieś zmiany dotyczące egzaminów ósmoklasisty czy maturalnych, na pewno będziemy Państwa informować na bieżąco.